Jak na razie młodzi gracze z Kent idą jak burza przez turniejową rywalizację, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. No bardzo fajny turniej, a jeżeli widać, że drużyna jeszcze wygrywa, widać, że fajnie gra i chce grać, to tym bardziej cieszy. A jak z narybkiem futbolowym w Kętach? Garną się do piłki nożnej? Myślę, że tak, że wyrobiliśmy sobie już troszkę renomę na rynku w Kętach i widać, że z roku na rok tych dzieci coraz więcej przybywa. No i są to dzieci, przyznać trzeba, utalentowane, bo kilku przypomina jako żywo trenera na parkiecie. To bardzo cieszy, miłe słowa. Staramy się robić, wkładamy pasję w ten rozwój chłopaków, żeby tak naprawdę oni z tego wyciągnęli jak najwięcej. Jak się rozwija futbol Akademii w Bielsku-Białej? Prężnie, bardzo fajnie, dzieci naprawdę lgną się do uprawiania piłki nożnej, mam ich dużo, cieszymy się z tego. Preferują grę na trawie czy na parkiecie? Na trawie. Zdecydowanie na trawie. Wzorują się, jak nie mam na szkoleniowcu? No, może po części. Nie, no na pewno na świeżym powietrzu jednak to jest troszkę lepiej. No a jak chłopakom wiedzie się w turnieju piłkarskiej gwiazdki z rekordem? Nie narzekają. Wygrywają mecze, przegrali jeden, ale uśmiech na twarzy jest, także to jest najważniejsze. Tegoroczna 18. edycja piłkarskiej gwiazdki rekordu to taka trochę sentymentalna piłkarska podróż, wspomnienie województwa bielskiego, bo zespoły, jeśli popatrzeć na topografię turniejową, od Cieszyna po Oświęcim, przez Andrychów, Kalwarię Zebrzydowską, od Milówki aż do Suchej Beskidzkiej. No rzeczywiście taki wątek w tym roku kalendarzowym funkcjonuje. Ja myślę, że to ma związek z dwoma sprawami. Pierwsza sprawa to jest to, że jednak topowe akademie w jakiś sposób w tym okresie postanowiły odpoczywać, a my chcemy grać. Mamy tutaj dobre kontakty z wieloma klubami, które z przyjemnością postanowiły przyjechać do nas na ten turniej i po prostu gramy wspólnie, bawimy się. No to oceńmy tegoroczną gwiazdkę od strony sportowej. Te 3 dni zmagań i 4 turnieje. Ja myślę, że poziom sportowy jest ciekawy, jest sporo uzdolonej młodzieży, a my rzeczywiście po troszku patrzymy tutaj też pod kątem naboru do naszych grup szkoleniowych i myślę, że jest tutaj ciekawy materiał do analiz. Wspomnijmy o udziale rekordzistów w tegorocznych zawodach. Jak wypadli biało-zieloni? My zawsze w tych turniejach od początku, od zarania, w zasadzie kiedy one przeszły taką formułę i metamorfozę, zajmowaliśmy miejsca, no powiedzmy sobie, eksponowane, mniej lub bardziej, ale raczej w tych trójkach, które wygrywały mecze i dominowały w tych turniejach. Natomiast to nie ma takiego znaczenia. Myślę, że ten aspekt zabawy i współpracy i poznawania się, relacji, które się budują tutaj, są ważniejsze. Zatem zamknijmy naszą rozmowę wątkiem organizacyjnym. Tegoroczne zmagania w hali przystartowej 13 odbyły się dzięki? No to najważniejsze. Sponsorom, przede wszystkim Urzędowi Miasta Bielska-Białej, dziękuję za wsparcie, jeśli chodzi o nagrody. Dziękuję firmie Dine Cake, która sponsorowała słodycze i myślę, że tutaj dzieci miały w tym materiale więcej zabawy. Dziękuję oczywiście rekordowi w systemie informatycznym oraz wszystkim pracownikom rekordu SA, którzy przyczynili się do tego, że przez te kilka dni się tutaj dobrze bawiliśmy.